Gdyby nie nowotwór, to być może do dzisiaj nie nagram żadnej piosenki. Mówię ci, 2022 to był rok wypełniony jakimiś takimi scenami, po prostu absolutnie filmowymi, nie? Ktokolwiek narzeka na tę robotę, naprawdę niech się mocno zastanowi. Futrak, muzycznie to jest topka w tym kraju, zdecydowanie. No i jeszcze, jeszcze ty w ogóle jesteś jak Avengersi muzyczni. Tutaj. Ciśnie mi się na usta słowo, o które prosiłeś, żeby nie mówić, więc szkoda być złym człowiekiem. Na pewno pamięta to ochroniarz swojego bloku. No, ale... Kolejne chwilę, Mam nadzieję, że się stęskniliście. Bo dziś gość, który tę tęsknotę swoją nostalgią na pewno może podbijać, ale do tego jeszcze dojdziemy. Zaczniemy najpierw tak bardziej wikipediowo, że tak powiem, na początku. Tomek Zieliński. Dzień dobry, cześć. Ale stworzymy ją właśnie, bo uważaj. Mam nadzieję. To, co do tej pory mówiłeś o sobie, albo mogłeś sobie powiedzieć, to komentator sportowy. Początkujący muzyk, ale teraz jesteśmy. Przed e, Twoim pierwszym koncertem e, dla szerokiej publiczności w życiu jest e, czas prób i e, na pewno wielkich przygotowań. Więc na początek zapytam Cię, czy dalej uważasz, że jesteś początkującym muzykiem, czy czujesz się już jako taki pełnoprawny nie, członek tej nie. organizacji muzycznej? Bardzo początkujący muzyk i zawsze takie spotkania z innymi muzykami, i nie wiem, próby, i możliwość sobie zobaczenia kogoś wagowego. Akcji mnie cały czas ściągają na ziemię, że jakby nie, nie, nie. To jeszcze zajawka hobby. I tak pozostanie, ja w ogóle wiesz, nie nastawiam się na nic w tym temacie. Po prostu robię sobie w miarę swoich możliwości to, co lubię. Ale no nie, nie, ja nie, ja nie, nie, nie nazywam się muzykiem. Ale chyba zgodzisz się z tym, że nawet w naszym nie. zawodzie, bo myślę, że śmiało możemy tutaj użyć liczby mnogiej, to ta zajawka i hobby też jest podstawą do tego, żeby robić coś dobrze. Komentujesz mecze i podejrzewam, że robisz to też z niemałą przyjemnością. No pewnie, no ale wiesz, no znasz moją historię, państwo może też trochę znają. Ja od dziecka miałem piłkę w domu, więc no jakby nie było innej zajawki w domu. Mamo, mamo, chcę piłkę. Mama gra w piłkę ręczną, mama gra w piłkę ręczną, ale jakoś mnie nie zajawiła swoją zajawką, tylko bardziej poszliśmy w stronę taty. A więc nie no, mam najwspanialszy zawód świata, jakby no... Radzę każdemu komentatorowi sportowemu w tym kraju czy w innym kraju, który narzeka na naszą pracę i mówi jak to jest mu ciężko skomentować trzy mecze w weekend, bo już za dużo roboty jest. Jeden mecz w tygodniu to w ogóle jest odpowiednia dawka, żeby się w łeb puknąć, bo płacą nam za to, że komentujemy mecze dyscypliny, którą kochamy. Jakby no, ktokolwiek narzeka na tę robotę, naprawdę niech się mocno zastanowi. Wspomniałeś już o Tadzie, więc może... Yy... Celem takiego wyjaśnienia, jako że no, rzeczywiście nie samych fanów sportu y, tutaj mamy, y, tata twój Jacek Zieliński jest trenerem od lat y, już z, znamy go. Od 97 roku. Od chyba. 97 roku. Pierwsza druga, drużyna. Druga drużyna siarki. Tarnobrzeg. Oczywiście człowiek z moich stron. Myślę, że śmiało mogę tak powiedzieć. Nie wiem, czy na pewno wiesz, że KKS Kolbuszowianka miała sztamę zawsze z siarką Tarnobrzeg. Słuchaj, ja Kolbuszowu uwielbiam. Bo właśnie to jest trochę przekłamanie z mojej strony, bo ja cały czas opowiadam, że będę grał pierwszy koncert. No, taki muzyczny w pełni pierwszy, ale ja to tak ze 30-40 rapowych koncertów już w życiu zagrałem. W tym ze trzy w Kolbuszowej w Domu Kultury. W tym, w, ty, w tym, widzisz, powiedziałam w tym, bo chciałam powiedzieć hymn, w tym hymn, hymn Siarki i tak. Tarnobrzeg, który zresztą przecież wykonywałeś z kolegą moim tak z Kolbuszowej. Jest. Z wodkiem, dokładnie. Także być może byłaś na moim koncercie w Domu Kultury w Kolbuszowej, nawet nie wiedziałeś, że to ja. Jest taka no szansa, żeby no i nie wiedziałam. Trzeba było pogrzebać w historii e, mojej, zwłaszcza. Ja bo tam to chyba ten... ostrego Gurala. górala. Oj, to bardzo możliwe. Takie... To jest bardzo ciekawa w ogóle historia. E, siarka ta, Tarnobrzek od zawsze na zawsze na pewno w Twoim sercu, no, ale tak jak wspominałeś, piłkę kochałeś. Na piłkę byłeś skazany, może tak, od dzieciaka? No, chciałem grać, ale jakby no... Mm, no i tutaj... porę zorientowałem się, że chleba z tego nie będzie i trzeba poszukać sobie innej ścieżki w sporcie. Spore to znaczy? No tak w, w 17-18 latach miałem. Jeszcze jak miałem 15, to były jakieś ambicje szkoły mistrzostwa sportowego, tak, tak. Ale, już... ale poszedłeś do niej. Osobiście? Nie, 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 co szczęście, nie. No, bo, 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 to byłby zły wybór. Nie, no ja słaby byłem. W sensie, na nie. Ja byłem słaby motorycznie. Coś tam potrafiłem, lewa noga, więc wiesz. W cenie, ale dre Drewnioł, drewnioł. No to tak nie sportowo, w, które, w, które z ro... w kogo z rodziców bardziej się wdałeś? Ale sportowo? Mm -hmm. W jakim sensie? No, że byłeś słaby motorycznie i tak dalej. Tutaj y, mama grała. Nie, tato chyba nie był demonem szybkości. Tato zawsze inteligencję okay. na boisku, więc okay. może nie wiem, życiowo od niego to wziąłem, a nie na boisku. Na boisku to ja od nikogo chyba nic nie wziąłem z rodziny. Okej, okay, czyli... no, Nie, nie, to ciężko nazwać. To była przygoda, super przygoda z piłką. E, jakby współczuję... Ludziom, którzy komentując na przykład mecze, nie grali wcześniej w piłkę, tak, nawet na poziomie juniorskim, bo wtedy graliśmy w juniorek Siarki, wiesz, na przykład ze stalą, która wygrywa Mistrzostwa Polskich Juniorów. Albo ze stalu rzecz, która była mega mocna, stalowa była mocna, więc to podkarpacie piłkarsko i było mega mocne. I my tam to był naprawdę dość wysoki poziom, więc nawet gra na takim poziomie pozwala ci już zachować, zapamiętać pewne rzeczy na przyszłość, które przydają się w, A to na pewno. w komentowaniu. Nie? A czy któryś z Twoich kolegów y, wypłynął tak. na Szerokie Wody z tamtego czasu? Nie. Najbardziej znana postać, z którą wtedy grałem, w sensie przeciwko której grałem, to Maciek Domański w Stali Mielec. No Ale tak. to, to jakby. do dziś. Do dziś, tak, do dziś. Wiesz, tak, no, tak, no, tak, Świetnie. Rywalizowaliśmy ze sobą i Stal Mielec jako mistrz Polski nie była w stanie z nami wygrywać czasami. Czyli rozumiem parę tam zagrań, wodów, Maćka sprawiło, że stwierdziłeś, że postawisz na edukację jednak. Tak, po prostu tak. No, jakby, nie no naprawdę, ja doszedłem, w, siadłem sobie kiedyś w pokoju i tak mówię, nie no to jakby nie będzie z tego chleba. Trzeba je pójść inną drogą i rok przed maturą już zrezygnowałem z, z grania po prostu, bo, no, bo czasu już nie było, trzeba było się przygotować do matury. Z tym było różnie, ale tak, zrezygnowałem. Ale super czas. Tomek, żeby zaznaczyć tutaj na początku, że y, chociaż ja tutaj szerzę nepotyzm od pierwszego odcinka i y, mam nadzieję, że to nikomu nie przeszkadza, y, mi to pomaga, y, to chciałabym zaznaczyć, że nie tylko sympatia y, sprawiła moja do ciebie, że tutaj jesteś, ale przede wszystkim twoja historia. Historia bardzo zawiła, y, ale historia niezwykle ciekawa, bo oprócz tego rzeczywiście... Jesteś komentatorem sportowym, co już samo przez się jest interesujące. Jesteś ja już sobie pozwolę użyć słowa bez epitetu początkujący. Jesteś muzykiem i o tej pasji do muzyki bardzo bym chciała porozmawiać. Oprócz tego jesteś też um, bohaterem, jeżeli chodzi o wygraną walkę z chorobą, o której musimy porozmawiać, bo Nie ma problemu. Jest to bardzo ważny element historii twojego życia i taki, który myślę, że ukształtował cię bardzo mocno i to są rzeczy, o których się nie zapomina. I być może część z tego, co teraz robisz, właśnie wynika z tego, co przeżyłeś i tego pewnie chciałaś od ciebie dzisiaj dowiedzieć. No gdyby do nie że... nowotwór, to być może do dzisiaj nie nagram żadnej piosenki. No właśnie, to miało być pytanie, które... Miało nastąpić później, ale nie, nie, to właśnie super. Nie, zastanawiałam się, jak do tego doszło. Może zaprosić dziennikarza, nie? bo z, no zaraz, ja zaraz się zaczną rozmowę prowadzić, ja bardzo Bez to sobie. Tylko najważniejsze jest tutaj uporządkowanie sobie tej wiedzy, informacji na początek, a potem niech to się, sobie w ogóle się. nie powstrzymuj, potem niech to sobie płynie. Ale może faktycznie zaczniemy. Od tego, jak to się stało oprócz tej pasji i tego, co już powiedziałeś, że zdecydowałeś się na bycie komentatorem, i trochę bym chciała rozdzielić ten czas w Twoim życiu na przed i po chorobie. Mhm. Jeszcze to, co chciałam powiedzieć, to to, że zupełnie inaczej przygotowywałam się do rozmowy z Tobą, chociaż tak jak już wspomniałam, miałam tu już parę paru kolegów, to siadając z tych notatek, zdałam sobie sprawę, że. To będzie rozmowa inna niż wszystkie, dlatego pomimo tego, że się znamy, nigdy nie rozmawialiśmy tak szczegółowo o żadnym z tematów. które Ostatnio jak się widzieliśmy, ci... to bardziej śpiewaliśmy. Przede wszystkim śpiewaliśmy, prawda, wiadomo, że to wyraża więcej tak. niż jakakolwiek rozmowa na pewno, ale są to taśmy, których nie możemy opublikować, nie. więc musimy to spróbować powiedzieć, wszystko to, co wyśpiewaliśmy. Na pewno pamięta to ochroniarz twojego bloku. <noise> na pewno. Zastanowimy się jeszcze, czy to wytniemy, czy po prostu nie lawi Nie, nie tak Nic znaczy, strasznego, bo po prostu pan nas musiał upomnieć, żeby nie śpiewać o tej porze tak głośno pod blogiem, a na dwa głosy, jak poszliśmy, to, to, to było głośno. Ale pan był bardzo miły, więc wydaje mi się, tak. że był oczarowany, niemniej no, musiał wykonywać swoją pracę, prawda? Nie no. wiem, czy to była piosenka księżycowa, ale możliwe. Bardzo. O, to na Jest duża szansa. Jest taka lista <coughs> piosenek, które na, na pewno zostały wyśpiewane. Ale Tomek, od początku, albo może właśnie od końca. Powiedziałeś, że gdyby nie choroba, to być może żaden utwór do dzisiaj by nie powstał. Najpierw chciałam Cię zapytać o chłoniaka, właśnie. Kiedy się o nim dowiedziałeś? Jak się przede wszystkim wtedy czułeś? I może tutaj postawię teraz kropkę i kolejne pytania padną po Twojej pierwszej odpowiedzi. Dowiedziałem się o nim Święto Wielkanocne e, w roku 2022. E, dwa, dwa lata. Tak, od pewnego czasu tam wtedy, jak spożyłem małą ilość alkoholu, to czułem jakiś ból w biodrze. święta właśnie, tak? Byłeś w domu wtedy? Tak, tak, w Warszawie. Eee, I jakby od jakiegoś, od kilku miesięcy było coś takiego, że jak wypiłem powiedzmy kieliszek wódki, to czułem taki dziwny ból w biodrze i jakby no, mijał po dwóch minutach, ale było takie dość dziwne. No, i to były święta, wróciłem z pracy, wypiłem drinka ze swoimi teściami i, i poszedłem spać. No, i zasnąłem już. Ten ból biodra był tak duży, że po prostu nie byłem w stanie zasnąć. Ale jakbyś opisał ten ból? jakby ci ktoś wbijał, wiesz, no, już, nie wiem, nóż w biodra. Okej, okay, tak, czyli takie i, tak trzymał, i tak, 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 no. okay, taki no. dyskomfort jakiś gigantyczny. No, tak? i pojechałem na Sor po prostu, okay. jakby nie wiedziałem o co chodzi. No, i tam jedno badanie, drugie badanie, trzy godziny siedzenia, wiesz, jak to na, na Sorze. A ból nie mijał. Słucham? A Abul nie mijał. No Nie za bardzo, nie za bardzo. Eee, I w końcu trafiłem na jakąś panią doktor, która tak coś jej nie pasowało. I ona kazała zrobić tam jakąś jedną tomografię, coś tam, coś tam, już nie pamiętam dokładnie, jak to były badania. No i jakby powiedziała mi, że kieruje mnie do swojej koleżanki, która jest w Instytucie Hematologii, bo podejrzewała, że mam chłoniaka. No i tak się dowiedziałem. A co znaczyła dla ciebie wtedy ta informacja? Wiedziałeś w ogóle, co to jest chłoniak? Miałem telefon ze sobą, więc na szybko zgooglowałem. No, no mocna, mocna chwila, mocna chwila. Jakby, wiesz, no nie spodziewasz się tego, tak? Nie wiedziałem, nie wiedziałem o co chodzi, nie wiedziałem dlaczego się źle czuję, dlaczego mi boli biodra, nie spodziewałem się, czy to jest nowotwór otwór akurat. E, no, mocna chwila, bardzo mocna chwila i, no ale wiesz, no jakby, no się się, trudno, tak? Trzeba żyć, tr trzeba żyć, i trzeba jakoś sobie z tym poradzić i walczyć, no ale tak pierwsze 10 minut to, to jeden z Momentów życia, które na pewno nie zapomnę. I co było potem? Trafiłeś do tej. Potem, był, potem było żyć, bo dość długo czekałem na biopsję, przyjęcie. To okay, no nie było tak, czyli... że z dnia na dzień od razu mi wzięli Rozumiem. już czyli ty poszedłeś i chemia i. wszedłeś później do domu. Dwa miesiące nawet trwało to chyba, zanim ostatecznie już potwierdzono, że to jest chłoniak i muszę zacząć, zacząć leczenie. No więc tam. Znaczy ja już wiesz, od razu się nastawiłem, że to jest chłoniak. A co się działo wtedy z tobą przez te Nic. dwa miesiące? Żyłeś tak jak dotychczas? No, raczej tak. No, jakby wiesz, ale no, już wtedy poinformowałeś otoczenie, czy nie? Czy starałem się czekałeś. po kolei spotykać się z ludźmi, informować ich, że to jest to, Przed no, tak, ostateczną ta, ta, ta powolutku, Tak powolutku. Najpierw oczywiście bliższa rodzina, szefa najpierw poinformowałem, ale jakby nikt więcej w firmie raczej o tym nie wiedział. Ale wiem, przez co. te dwa miesiące, no, po tej wizycie na sor jeszcze pracowałeś, czy już wtedy? Tak. Okay. Ja komentowałem nawet mecze w trakcie chemioterapii. No tak, to to wiem. To, to wiem <noise> Nawet by był to... mecz Juventus Salernitana, w którym w 97. minucie chyba Bonucci albo Kielini, zdob... nie Bonucci chyba zdobył bramkę, ze świętym to komentowałem. I no i tam emocji w ogóle, szalony mecz, wydarłem się i tak mi się mroczki przyznałem i pojawiły. Myślałem, że tam zemdleje zaraz. Zabrakło ci w ogóle. Był. Sił po prostu. No jakoś tak nie wiem, emocje tak w ogóle zabuzowała a jednak organizm był trochę osłabiony, więc ale nie przyznawałem się, bo szef raczej nie byłby zadowolony, że prawie zemdlałem w trakcie chemioterapii, komentując mecz. Ja bardzo dobrze pamiętam ten czas, kiedy ty zachorowałeś. Oprócz tego, że się o tym dowiedziałam, to i jeszcze inna bardzo bliska mi osoba chorowała. Wtedy zresztą pisaliśmy. O tym. No i bardzo dużo czytając o tych chorobach nowotworowych, z tej grupy, że tak powiem, bardzo dużo pojawiało się informacje o, o tej dzisiejszej medycynie europejskiej, o tym, że chemioterapia jest tylko jedną z dróg leczenia. I chciałam zapytać, jak to u Ciebie wyglądało? Oczywiście są jakieś takie te terapie. Celowane to się jakoś tak nazywa, że masz te leki dobrane, um, którymi się wspierasz, jakby tylko to wszystko nie jest refundowane, bo to też jest ważny temat. Czy to Sprawdzałem jest... ostatnio, ile mm -hmm. kosztowałem skarb państwa. I co? Dużo, dużo, naprawdę. Znaczy myślałem, że więcej mnie, no mnie wyceniał, ale i tak dużo. Ale leczyłeś się w Warszawie? Tak, w Instytucie hematologii na Gandhi, z trawiłem bardzo fajną panią doktor, która też jakby rozsądnie i dobrze podeszła do tematu. Tak jak mówisz, są różne rodzaje leczenia. Jeśli na przykład możesz przyjeżdżać na jeden dzień do instytutu, dostać wlewkę i jechać do domu, tak? Ale no ona uznała, że jedziemy z koksem i byłem... Czyli jak to u ciebie wyglądało? Cztery razy po dwa tygodnie chemioterapii. I to takiej mocnej, mocnej chemii. A kiedy już dostałeś diagnozę, spotkałeś się pewnie z, z lekarzem, co usłyszałeś? usłyszałeś coś o rokowaniach, o szansach, o przebiegu leczenia? Jak nie, raczej nie. Znaczy, wiesz, ja sobie od razu wbiłem, to może brutalnie zabrzmi, ale no, taka jest prawda. Są dwie drogi. Albo wyleczę, albo tego nie wyleczę. Nie ma innej drogi. Jakby, jak nie wyleczę, no to kurczę, no trudno, a jak wyleczę, to fajnie. Więc no, co ja mam zrobić? No, nie zrobisz nic innego. Nie masz innej drogi. Musisz przyjść, przyjąć chemioterapię i liczyć, że chemiotera się, <laughs> chemioterapia się uda, więc... Jakby tak sobie ustawiłem to w głowie jako takie zadanie do, do wykonania bez 50 możliwości i dróg rozwiązania tej sytuacji. Więc dla mnie sytuacja była prosta. Muszę się tam po prostu położyć, przyjmować chemię i, i zobaczymy. Nie ma innej opcji niż Nie to, ma. że po prostu będziesz walczył i wyjdziesz z tego zwycięzcą. Głowa jest strasznie ważna. Ja jakby zawsze pisałem do ludzi, też znajomi czasami do mnie piszą, których też znajomi właśnie na przykład mają chłoniaka. Ja z chęcią bym się Zawsze spotkał z takimi ludźmi, bo jakby ludzie nie zrozumieją, jak głowa jest ważna. Jakby ta chemia to. Nie, nie będę teraz mówił procentów, żeby nie, nie gadać jakichś głupot, które być może jakiś lekarz będzie oglądał i No tak, się że głowę, nie są żadne potwierdzone procent... naukowo. No, no tak. natomiast. Ale głowa jest najważniejsza. Nie? Jak nie masz dobrego podejścia do, do tego, to. Rezonuje to później na Twoje ciało, to jak Twoje ciało przyjmuje chemioterapię, jak masz układane w głowie, to naprawdę będzie spoko. Ja się zastanawiałam, jak ty faktycznie do tego podchodzisz, bo to, co, te informacje, które świat otrzymywał od ciebie, rzeczywiście były bardzo pozytywne. Byłeś w tym wszystkim taki bardzo dzielny, silny, nastawiony rzeczywiście na cel, którym miało być wyzdrowienie. No i tu wracamy do tego, o czym mówiłem. No co miałem, smucić się i wiesz. Ale nie? czy miałeś takie momenty takiego załamania, albo myślałeś o tym. Że ta walka może się eee, nie udać. I... Nie, no ten pierwszy moment, jak się dowiedziałem, był najgorszy. Okay, w sensie, te pierwsze nam potem... 5-10 minut, już to, to było takie, wiesz, no, mocne walnięcie w łeb, na zasadzie masz raka. W sensie to nie jest rak, tylko nowotwór, bo okazało się, że to są dwie różne rzeczy, tak. jak już się wkręciłem w temat. Eee, więc to był najgorszy moment. Jakby dowie, dowie, dowiedzenie się o tym na Sorze, powrót do domu, później powiedzenie o tym bliskim, i to było takie, wiesz, jakby naprawdę, to w ogóle to się dzieje, w ogóle halo. Eee, ale potem już. Bo no, tam już jakoś, jakoś. No, bywały cięższe momenty, ale nie było tragedii. Wiesz, dlaczego pytam o to? Ponieważ sporo znajomych, naszych wspólnych powiedziało mi to już było jakiś czas temu, że bardzo cię ta choroba zmieniła. I to oczywiście nie byli tobie obcy ludzie, którzy na przykład przed cię nie lubili, a po nagle tak, ale są to osoby, które zauważyły, pomimo tego, że lubiliście się już wcześniej, to po y, chorobie, czy po diagnozie, może tak lepiej powiedzieć, y, stałeś się innym człowiekiem, ich zdaniem. I kiedyś mieliśmy też okazję rozmawiać. Ale czy? Tak, no. jakby w tym takim dobrym tego słowa znaczeniu. Kiedyś mieliśmy też okazję temu rozmawiać. Powiedziałeś mi, wiesz co, już się nie przejmuję pierdołami. Ym, Dokładnie. Wszystko teraz wygląda dla mnie inaczej. Co to właściwie znaczy w praktyce w takim razie? Nie marnujesz czasu, nie wiem, yy, jesteś bardziej sobą, mówisz to, co myślisz zawsze. strony. Zdecydowanie jest, jestem bardziej szczerą osobą. Ale też czasami wobec ma... siebie? Tak, czasami ma dobre i złe strony, ale jakby mam totalnie gdzieś co, kto o mnie pomyśli, bo to nie zmieni mojego życia. Eee... Ale wcześniej nie miałeś tego też gdzieś? Chyba mniej, chyba bardziej tak. w sensie bardziej się tym przejmowałem. Okay. Jakby czego nie mówić, bo ktoś coś o mnie pomyśli, jakby hookers. Ważne, żeby być ze sobą w zgodzie i wtedy będzie fajne życzko po prostu. No to może przejść. No i nie przejmowanie z... się pierdolami jest naprawdę ważną sprawą. Szkoda się przejmować rzeczami, na których nie masz wpływu. Ale czy. Dobra, do tego jeszcze dojdziemy. Może jak się rozkręcimy, będzie nam łatwiej potwierać te szuflady. To teraz muzyka. Dlaczego właśnie wtedy postanowiłeś wyjść do świata z tym, co na pewno było w tobie, może nie wiem, czy, nie wiem, czy od zawsze, ale na pewno od bardzo dawna. No znów krótka i brutalna odpowiedź, bo być może już nie będę miał czasu na to. Jakby to była naprawdę jakby taka historia, w sensie albo zrobię je teraz, albo być może już nie zrobię ich nigdy, no bo może chemioterapia się nie udać, więc to jest jakby dość dziwna historia, ale no tak, tak jak powiedziałem wcześniej, być może nigdy mnie nie nagrał tych piosenek, gdyby nie nowotwór, bo siedzę i czekam, czyli pierwsza piosenka którą wypuściłem, to była piosenka napisana w 2019 roku, więc ona trzy lata leżała w szufladzie i ona napisana, tak Napisana, sobie... skomponowana, tak? Tak, ta, więc gotowym... ona tak sobie, no skomponowana na gitarze akustycznej, tak, wiesz, tak, z tekstem tak. i tam z jakimś, powiedzmy, aranżem i pomysłem. Mm -hmm. e, więc ona tak sobie leżała trzy lata w szufladzie i pewnie być może leżałaby do dzisiaj, jakby nie wydarzyło się to. No. A trzeba było ruszyć. Po no i kiedy? Kiedy był ten moment, że ruszyłeś? To było tak, że mm, poznałem się z Michałem Wiraszko, mm -hmm. zespołu Muchy, który uwielbiam jakby od, od dzieciaka i, i od pierwszej płyty. No i my się poznaliśmy, polubiliśmy się bardzo z Michałem i okazało się, że on zawsze chciał skomentować mecz. A ja zawsze chciałem zrobić piosenkę, więc mówiliśmy, <laughs> dobra słuchaj, to ty skomentujesz mecz, a ty mi pomożesz, żeby zrobić piosenkę. No i skomentował Michał w Eleven do puszki wprawdzie, czyli tak poza anteną. 45 minut meczu lazio sassuolo Mam je na, lap na laptopie. Jak mi kiedyś bardzo znerwuje, to wrzucę je do internetu. Ale we dwójkę to komentowaliście? Tak, tak. Mhm. Bardzo mocna rzecz, bardzo mocny materiał. <grym> no więc on jakby zobowiązał się, że pomoże mi w, w zrobieniu piosenek. No i nagle spadła na wszystkie informacje, że mam nowotwór i będzie potrzebna chemioterapię, więc trzeba było te starania mocno przyspieszyć. Czyli decyzja zapadła wcześniej? Tak, decyzja o tym, że piosenka będzie robiona, zapada wcześniej. Ale wiesz, wiesz, też już sobie kiedyś myślałem: Dobra, to teraz, już w tym roku na pewno to zrobię, więc być może do dzisiaj tak z Wirachem byśmy, Dobra, dobra, zrobimy, zrobimy. No i trzeba było robić. Trzeba było robić. Michał mi bardzo w tym pomógł. Zapoznał mnie z Marcinem Borsem. Co też było dla mnie jakimś, wiesz, abstrakcyjną sytuacją, bo powiedzmy tam w latach 2007-2010 namiętnie słuchałem trójki. I to był taki okres wtedy, gdzie Marcin Bors wypełniał mniej więcej 80% tej anteny. I druga puta much, hej Nosowska, no mnóstwo tam rzeczy było produkowanych przez Borsa. Więc dla mnie to był zawsze jakiś taki, wiesz, no wow, Marcin Bors, po prostu muzyk, producent. chociaż okazało się, że nagle mogę zrobić swoje piosenki z Marcinem Borsem i jego w studiu, więc to był no, ta, tamten rok, to był jakiś jeden wielki surrealizm. No a twoi bliscy wiedzieli, że piszesz do Szuflady? Tak, tak, oczywiście. To, mnie, wiesz, czyli chwali, to? chwaliłem się tym zawsze. Okej, okay, czyli to, że y, kochałeś śpiewać, przygrywać sobie na tak. gitarce akustycznej, to była wiedza powszechna. Tak, tak, no ale to tak widzisz, właśnie tak. Wszyscy wiedzieli, ja też wiedziałem i tak sobie to. Ale kim, z kim dzieliłeś się tym materiałem wcześniej? Tak, ja staram się, wiesz, jak najwięcej feedbacku uzyskiwać. Ja mam ten problem, że nawet jak mam piosenki, których nie wypuściłem jeszcze, to staram się wysłać do jak największej liczby osób, żeby właśnie sprawdzić reakcje i tak dalej. i tak dalej. Może nie, nie powinienem tak robić. Może tak się w show nie robi, <laughs> że trzeba trzymać się do końca. Ale no, ja się lubię dzielić. Jakby no, po co coś robić, jak się tym nie można dzielić? No i to poczułeś, kiedy już nagrałeś, ja siedzę i czekam. No Jezus. Jezus, masakra. Te dwa dni w studiu u Borsa to, było, to była masakra jakaś. Jakby. No, mówię, to był surrealistyczny rok. To było jakieś, jakieś takie senne w ogóle. Czyli paradoksalnie poczułeś, że żyjesz? Wtedy? Trochę tak, no ale za chwilę miała się chemioterapię rozpocząć, więc tam no specjalnie takie uczenie nie było. Ale wiesz, no to było totalne spełnienie marzeń w jakimś takim anturażu w ogóle cudownym, z mega muzykami, z mega producentem, z mega atmosferą, w mega miejscu w suchej beskickiej. W środku lata, wiesz, z dmuchanym basenem na zewnątrz, w górach. No, jakby niesamowite miejsce, niesamowita atmosfera. No, no, to było, to było, to było coś, coś pięknego. Siedzę i czekam, miałeś już od 2019 w szufladzie. A co z kolejnym numerem, który się pojawił? Kolejnym singlem. Nigdy nie byłem w Paryżu. No nie, no Paryż to się musiał później pojawić, no bo to piosenka pisana kilka dni po tym, jak się dowiedziałem, że mam nowotwór. Mhm. Więc no to też był. Mówię ci, 2022 to był rok wypełniony jakimiś takimi scenami, po prostu absolutnie filmowymi, nie? Ja miałem w głowie tę piosenkę, jakby o czym chcę ją napisać. Miałem. Kilka akordów, których nie mogłem ułożyć zupełnie. I siedziałem, to była druga albo trzecia w nocy w domu sam. I to kilka dni po tym, jak się dowiedziałem, że mam nowotwór, I posłuchałem sobie muzyki na Spotify i znalazłem... Co, czego słuchałeś? I posłuchałem jeden kawałek. Chłopak się nazywa Liv Wollebeck. On jest z Kanady. I ma, teraz przyznam się do, do kradzieży muzycznej, inspiracji. Kawałek, który <laughs> Michigan. I to jest taki kino drogi właśnie. I on tam kończy każdą zwrotkę I Never Been in Michigan. I nagle jest takie... I jest taki. Wszystko zaczyna latać. Myśli zaczynają latać, akordy zaczynają się składać, i nie wiem, w 15 minut napisałem tę piosenka. Wena to się nazywa. Jakby to było takie, wiesz, uczucie. Ciężko mi to opisać. Wiesz, muzycy pewnie to rozumieją. Którzy napisali w życiu tam 50 piosenek, tak? Dla nich to jest normalne. Ale dla mnie jakieś takie, wiesz, mistyczne spłynięcie po prostu wszystkiego i wypłynięcie ze mnie. No, to mocna rzecz. A czy dziś już jest to nieaktualne? Poleciałeś do tego Paryża? Nie, nie poleciałem wciąż. Ca cały czas nie byłem w Paryżu. nie wiem, może nigdy nie polecę, może tak powinno być, może to jest jakiś wiesz... A dlaczego wybrałeś Paryż? No bo Paryż jest takim symbolem, jakby nie wiem, życia. Symbolem... głupie nie być w Paryżu nigdy, nie? Ale to jest <laughs> dla mnie osobiście było... To, to Byłaś w Paryżu? Zabawne. Tak, Ile ale razy? wyobraź sobie raz. No, ale byłaś, a nie I wyobraź byłem. sobie, że... To się zbiegło w czasie z tym utworem. O. I ja myślałam, że po prostu padnę ze śmiechu. Mówię, kurde. A, dziękuję, że cię rozśmierzył ten kawałek. <noise> no, zabawny jest, Bardzo mocno zabawny. z zbiór słów, ale mówię, no, no chwilę wcześniej mogłabym dokładnie to samo powiedzieć. I byłam raz w życiu w Paryżu i zawsze miałam takie poczucie, jak wszyscy mówili o tym Paryżu, że właśnie więc to jest Maria, takie... ja nigdy nie byłam w Paryżu. Jak to jest no, możliwe? Ja tak. chcę polecieć do Paryża. No. Więc dla mnie to jedno zdanie jakby symbolizowało cały sens tego kawałka, na który był no, jakiegoś rodzaju, powiedzmy, spowiedzią małą i rachunkiem sumienia z życia, co mogłem zrobić, czego nie zrobiłem, a co powinienem zrobić inaczej. I to właśnie zdanie, nigdy nie byłem w Paryżu, jakby skupia w jednym zdaniu cały sens tego kawałka, czyli nie zrobiłem czegoś, co być może powinienem zrobić, bo inni to zrobili ten Paryż jakoś tak mi to wszystko pasowało. W takim razie Paryż nie, nie brzmi jak marzenie, jak coś, co chciałbyś zrealizować, bo tak to, znając Ciebie, to już byś tam trzy razy poleciał. Nie, jakoś Paryż mi. Mnie... Kiedyś. Pojadę, myślę. Był śmieszny plan. Z Radim już się, akurat dawno nie widziałem, ale z radkiem Rzeźnikowiczem z Kartoflisk Kiedyś rozmawialiśmy, że pojedziemy razem do Paryża, że to będzie moja pierwsza wizyta w Paryżu. Pójdziemy na jakąś Pytaczki. ósmą ligę francuską i nagramy z tego filmik na Kartofliska i to będzie. A potem o tym utwór? Nie. nie Jak no, było w chyba Nie już. można było nagrać utworu o naszej wizycie z Radziem. No słuchaj, chociaż o Paryżu trochę. Bo to jest, nie, taki... już po... Więcej kawałków o Paryżu już nie będzie. Może Dobra. inne miasta. A co w takim razie od tego momentu, co było na, twoich, na, na Twojej liście rzeczy, które odwlekałeś, oprócz oczywiście zaangażowania się w muzykę, to zrobiłeś natychmiast, jak sam powiedziałeś. Mhm. Co jeszcze mógłbyś wrzucić um, do tego takiego pięknego, złotego worka rzeczy, które postanowiłeś zrobić w momencie, kiedy zdałeś sobie sprawę, że czas. No, Zapiernicze i mm. też nigdy nie wiadomo, ile mamy. Nie, nie było, nie było jakiś bucket list, którą postanowiłem zacząć odhaczać. Nie, nie, nie było raczej czegoś takiego. Ja jakby ja w trakcie chemioterapii starałem się żyć normalnie, w związku z czym po chemioterapii też nie było jakiegoś wielkiego tąpnięcia i próby nadrobienia czegoś, czego nie, nie zrobiłem. Więc, muzyka. To no, muzyka chyba próbą. absolutnie wypełniła wszelkie moje okay. potrzeby, potrzeby spełnienia marzeń, a jest to bardzo mocno pracochłonna rzecz, czasochłonna. Bo jakby no ja jestem menedżerem, e, szefem PR, y, kompozytorem, tekściarzem w tym zespole. W sensie zespole, no ja po prostu robię piosenki. Więc no, mam wszystko na głowie, tak? Więc jakby nie, nie narzekam, choć wytwórnie menedżerowie zapraszam do kontaktu. pod Gmail.com albo zięliński Sound na Instagramie. E, więc jest to bardzo czasochłonne, pracochłonne, w związku z czym w pełni wypełnia mi to moje e, z. Tworzenie pasji i, i realizowanie się. Romantyk, smutas, fan pierwszych płyt tak. Coldplay. To, to ze jest, Spotify. To ze Spotify, dokładnie. Czyli y, rozumiem, że... Szukałem to... jednego R zdania, które określa moje kawałki. No, chyba romantyk, smutas, pierwszy, fan pierwszych płyt Coldplay. I zawsze taki byłeś? Chyba tak. No. Smutas, no, smutas to może z wiekiem. Romantyk zawsze, zawsze. No i fan pierwszych płyt Coldplay też, ale w sumie już y, wystarczyło napisać fan pierwszych płyt Coldplay tego Romantyka jest mu no to tak, już nie dokładnie, trzeba było dopisywać, bo to już nie. jasne. Dokładnie, maślane teraz z tego no, wynika. No tak. y, jako fanka pierwszych płyt Coldplay doskonale cię rozumiem i mam teraz do ciebie takie pytanie. Jak sądzisz, może tak będzie lepiej, dlaczego znając te utwory, włączyłam je sobie dzisiaj, zapętliłam dwa numery, mm, czyli Siedzę i Czekam i Nigdy Nie Byłem w Paryżu i Oprócz tego, że oczywiście super się cieszyłam, że sobie zaraz usiądziemy i pogadamy o muzyce i o innych rzeczach, to było mi strasznie smutno. Dlaczego? Hmm. Co po akustycznej wersji ci się smutno zrobiło? Bardzo. No. A ona jest przecież, to jest wesoła piosenka. No właśnie, nie. Jest, to jest nie. Piosenka, piosenka ostatecznie wesoła. Jakby... Ostatecznie już jest smutne. No, w sensie, może pojadę jednak do tego Paryża kiedyś. Jest szansa. Choć wtedy, jak pisałem tę piosenkę, nie wiedziałem, czy będzie jeszcze szansa pojechać do Paryża. Więc ostatecznie wydźwięk tej piosenki jest Ale ona wcale pozytywny. nie jest o tym. Wiesz co, ja nie o tym, wiem, o czym ona jest. Ja nie wiem, o czym ona jest. Niech każdy sobie wiedział... sam... sam dopowie, o czym ona jest. Ale... Czy według Ciebie powinniśmy żałować rzeczy, których nie zrobiliśmy, albo które zrobiliśmy, bo tutaj też świat się dzieli na tych, którzy wolą pierwszą lub drugą wersję zdarzeń, czy nie? Czy w ogóle to już nie ma znaczenia i powinniśmy się skupić na tym, co tu i teraz? Tu i teraz i przyszłość. Jakby rozpamiętywanie tego, co było, jest absolutnie bezsensowne. W sensie. Nie lubię. Bardzo nie lubię rozpamiętywać tego, co było i sprawiać, żeby to warunkowało to, co będzie. Mm. Ale zawsze tak miałeś? Czyli chcesz mi teraz powiedzieć, że potrafiłeś sobie tak zawsze przemówić do rozsądku? Tutaj popełniłem błąd, tutaj zachowałem się tak i tak. Mówię tutaj o życiowych sprawach. Potem zawaliłeś coś w pracy, potrafiłeś się od tego odciąć wcześniej, czy dopiero musiałeś coś wydarzyć w Twoim życiu? Jak na przykład choroba, kiedy mhm. sobie wszystko przewartościowałeś i powiedziałeś sobie, nigdy więcej. Każdy ma prawo do błędów. I, i nie chciałem zrobić nic złego, zrobiłem trudno i dalej. Nie, no bardziej nowotwór. Jakby. Może tak miałem trochę kiedyś, ale absolutnie Nowy otwór to już wybił jakby mocą i siłą, że no nie, nie możesz zmienić tego, co było. Jakby nie ma, nie możesz cofnąć się w czasie. Filmy Science Fiction są fajne, ale nie ma jeszcze możliwości cofnięcia się w czasie i zmienia swojej linii. Linii życia. A to, co będzie jutro, możesz zmienić. Jakby możesz wpłynąć na to, co będzie jutro i pojutrze, i za rok, i za, I dzisiaj i za możesz pięć lat. Wpłynąć, tak? I oczywiście możesz wyciągnąć naukę z tego, co było i wyciągnąć wnioski tak, żeby nie było tak już w przyszłości. Albo żeby robić inaczej, albo żeby na tym coś zbudować fajnego. Ale ciągłe rozpamiętywanie i warunkowanie swojego życia w przyszłości tym, co było nie jest dobre, moim zdaniem. Ale oczywiście niech każdy żyje jak chce. A lubisz siebie bardziej teraz? Hm. Nie wiem. Nie, nie myślałem o sobie, czy się lubię czy nie. Ja się średnio zawsze lubiłem, więc jakby już nauczyłem się z tym żyć, i chyba nie nie zastanawiam się na tym. No ale jak możesz siebie średnio lubić, skoro tak o siebie walczyłeś? Ale to jedno nie wyklucza drugiego chyba. No wiadomo, że walczyłem, no co co, co miałem robić? No Położyć nie, no, się? No, właśnie, że to jest to mogła być taka fajna puenta tego, że Spojrzałeś na siebie troszkę bardziej przychylnie, bo zawsze jesteśmy. No oczywiście nie zawsze, ale jeżeli mamy w sobie tego wewnętrznego krytyka, to potem ym, no, z wielu rzeczy rezygnujemy, bo nie wiem, siebie wątpimy. Pewnie też tak miałeś z tą muzyką. Bałeś się z nią wyjść do, do ludzi, do świata. Nie, czy, nie. Czy nie, czy po, nie prostu po prostu to... jakoś nie mogłem się do tego zebrać. Ja generalnie to jakby to też jest, jeszcze bardziej się zintensyfikowało po nowotworze, ale zawsze tak miałem. Średnio mnie interesuje, co kto o mnie pomyśli i co kto powie na mój temat i czy... Oczywiście, jeżeli ktoś mi powie, że słuchaj, ta piosenka jest słaba, to ja z chęcią spytam go dobrze, dlaczego jest słaba, jakby co ci się nie spodobało I ja to ja to przyjmę, Instrukcji ale... Nakryty. Nie, no jasne, ale jeżeli jakby... No nie będę nie spał przez to, że komuś nie podoba mu się moja piosenka. Do, jakby doceniam szczerość i rozumiem, że komuś się to może nie podobać, ale... No dobra, słuchaj, ja jak rzecz. robię piosenki, wypuszczam no. jakby... Jestem gotowy wypuścić wtedy, kiedy ona mi się podoba. Jak ona mi się podoba... To już co się z tym stanie dalej, to już jest kwestia wszechświata. Ja tutaj tak lawiruję, ale może po prostu zapytam, co myślisz, że mieli na myśli? Bardzo piękna konstrukcja. Ci właśnie twoi znajomi mówiąc o tym, że się zmieniłeś. Co przede wszystkim mogli oni odczuć z twojej strony według Ciebie? Na czym polega ta twoja przemiana? Hmm. Znawiam się, <laughs> pewnie to wiśnia. Nie, akurat nie, no. nie. W sensie, myślę, że no, się z tym mów. zgodził, ale... Y... Nie wiem. Też łatwy Spokój nie? większy? Nie wiem. Jakąś mądrość? Nie wiem. Naprawdę, nie mam pojęcia. Nie. Spokój. Pierwsze słowo, które mi przychodzi do głowy. Zrobiliście razem klip później. Jeśninka! Tak, o, wspaniały reżyser. E, to, już, to już było no, dawno temu. w sensie To, już, to bo... nie wiem, co Jeśnika mógł zauważyć. Nie mam no, pojęcia. Ale, ale wiesz co, nawet... Ja to zauważyłam, jak y, to chyba było przy okazji jakiejś, właśnie, y, jakiegoś Jesienkowego filmu, gdzieś tam się na chwilę przecięliśmy i ja miałam wrażenie... Tak, w z studiu. Ty miałeś inną energię w ogóle wokół siebie. A jaką? Nie wiem, inną, po prostu inną. inną. wszedłś taki wesoły, y, to się czuje, no, energetycznie się mhm. to czuje. No, nie? No, róż, różnie się odbiera ludzi zawsze, to pierwsze wrażenie jest takie z jakiegoś powodu. A tutaj... Przedłeś nie, no na pewno bardziej stronę... się cieszę życiem, wiesz. Jakoś na pewno jest we mnie więcej radości i. A serdeczności serdeczności, niezwykle. Też, więcej? na pewno, też, no na pewno. Bo tak się zastanawiam, co ja mogłam odczuć w tej krótkiej chwili, gdzie zawsze przecież. A to, to też nie jest kwestia ruchu. tylko nowotworu, wydaje mi się. Jakby to jest też kwestia życia i przeżycia jakichś, jakichś sytuacji z ludźmi, rozczarowania się ludźmi, jakby zrozumienia, że jakby szkoda być tutaj. Mm -hmm. Ciśnie mi się na usta słowo, które prosiłeś, żeby nie mówić, więc szkoda być złym człowiekiem. Nie, można mówić. Nie, nie. Można mówić, szkoda co? być złym człowiekiem. Szkoda być złym człowiekiem. Szkoda Dobrze. czasu na być złym człowiekiem, po prostu. Na I nawet jeżeli ktoś dla ciebie jest zły, to szkoda odpowiadać tym samym. Zdecydowanie, no to tak, ale to nie będzie Jakby mamy... to są takie totalne banały, tak, ale, ale to... naprawdę jak leżałem na tej chemioterapii, to jakby zrozumiałem, że te najbardziej banalne teksty w stylu Paulo Coelho to jest mega hmm. prawda objawiona. I myślę, że zawsze śmiejemy tam wieś, z jakichś takich totalnie durnych zdań wrzucanych na na Instagrama, a to są naprawdę ważne rzeczy, które jak zrozumiesz pełni, to ci mega pomagają. Ja myślę, że bardziej się z nich śmiejemy, dlatego, że idzie za nimi mnóstwo hipokryzy, a nie dlatego, no, że hipokryka. są to banały, bo tak naprawdę, gdybyśmy wszyscy potrafili według tego żyć, to świat byłby piękniejszy, to na pewno. Ale dobra, skupmy się w takim razie na tym, co warto, bo nie, nie warto być złym, nawet jak ktoś jest zły, na pewno warto być dobrym muzykiem i warto czerpać z tego... Początkującym muzykiem, dodajmy. Początkującym też warto być <laughs> dobrym i... Ty teraz, to co już powiedzieliśmy na początku, wychodzisz z tym do, do ludzi, już wyszedłeś, jak ustaliliśmy, ale do publiczności. To będzie teraz kluczowe i chciałabym, żebyś mi opowiedział o tym, co przed tobą i co przed nami być może, bo wszyscy będziemy mogli spróbować przynajmniej być z tobą podczas tego. Wielkiego, jak mnie jak się zmieścicie nie. w sali koncertowej, bo zainteresowanie jest duże, a tam mało miejsca. Next Festival Poznań 18-20 kwietnia to jest taki festiwal showcase'owy, na którym grają właśnie młodzi, początkujący artyści, jak to ładnie Michał Wiraszko ostatnio właśnie powiedział w swojej audycji w Radiu 357, puszczając moją piosenkę, dla takich osób jak Tomek stworzono w takim festiwale. Czyli pierwszy koncert w życiu, cztery piosenki na koncie, masz rower i pedały. Czyli to będą te cztery piosenki, które ja słyszę? Pięć piosenek. A piąta to jest ta, której jeszcze nie słyszałam. To te dwie, które 6, ta... które są na Spotify. Dwie ta, którą dzisiaj, te dwie, które dzisiaj na górze słyszeliśmy. Tak. To na plus na piąte, jedna, wczoraj, jedna której dziesięć, nie słyszałeś. Jedna, która... Po, na jakim jest etapie powstawania? Czy już jest gotowa? Nie, nie. Ja mam dużo rozgrzebanych kawałków. Ale już takie będzie pięć bardziej. to już ustalono. No, mamy, mamy pół godziny. Mamy pół godziny, więc więcej się nie da. Tym bardziej, że rozpoczęliśmy już próby. No i... Wygląda na to, że rozpoczniemy koncert od piosenki Nigdy nie byłem w Paryżu, tylko że ta wersja koncertowa będzie trwała 7 minut. Więc no już, jak, generalnie nagrywaliśmy na dyktafon, tak żeby sprawdzić czasowo, no to trzy kawałki trwały 19 minut. Okej, okay, no to Więc więcej ciężko zmieścić. ciężko nie? na pewno. Ale pisałeś, kiedy próbowaliśmy się umówić, um, też o dniach, w których masz próby i jesteś w Poznaniu. Czyli mhm. y, muzycy twoi są stamtąd? Hmm, dwóch. Dwóch muzyków jest stamtąd i my dojeżdżamy tutaj z dwoma osobami. A dlaczego tam są próby? Bo raz, że koncert jest w Poznaniu, dwa, że... Co, chcecie się, nie wiem, do klimatu poznańskiego przyzwyczaić? Wiesz, to są kwestie techniczno-organizacyjne <gryuition> <gryISTINC @ń2> też ułatwiające. Jakby wielkim moim e, osobom, bez której nie byłoby tego projektu i jakby tego koncertu jest Stefan, e, czyli gitarzysta Much. Wspaniały człowiek, fan piłki, fan Lecha Poznań, i bardzo się ze Stefanem polubiliśmy, Poznałem go właśnie przez, przez Wiracha i, i z złupaliśmy wspaniały, wspaniały przelot. Więc on jest takim mózgiem muzycznym tego projektu. A Stefan ma salkę prób w Poznaniu, ma tam cały sprzęt, możemy tam próbować, więc łatwiej jest dojeżdżać mi, Robertowi i Oldze. Do poznania, niż żeby oni tutaj przyjeżdżali, żebym ja tutaj musiał znaleźć salkę, żeby znaleźć sprzęt. Rozumiem. Wiesz, kwestia no czysto organizacyjne. Dobrze. Czy pojawią się jakieś jacyś goście na tym koncercie? Nie będzie czasu. Ja chciałem, ja, wiesz, cały czas mówię, zagrajmy. No że ty tam miałeś... Zagrajmy cover szaro różowego na przykład, no, <laughs> ale nie, nie, to jeszcze nie ten etap. To już, ale chciałbym. No, ma, mam dużo pomysłów na gości, ale jeszcze nie teraz. No dobra, to teraz ulubione pytanie, które może ust które mógłby usłyszeć, w sensie ulubione przez każdego artystę pytanie, o tak. Kiedy płyta? Hmm, dobre pytanie. Hmm, prawda? <laughs> Kurczę, no byłem przekonany, zwykły. że w tym roku, ale z, wydaje mi się, że jednak w przyszłym. Znaczy to jest w ogóle y, głupie z mojej strony bardzo, bo rynek się zmienia i ja jestem, wiesz, no 9-0 i jeszcze żyjemy, wiesz, wychowani w latach 90 i słuchaliśmy jeszcze Walkmanów i Discmanów i płyta to była płyta, tak? Płyta to była świętość, to był zamknięty przekaz w kilkunastu, kilku piosenkach, całość jakaś, wiesz, no mistyczna wręcz Ale dawka muzyki. nie usłyszałam od przyjaciół artystów, przepraszam, że ci przerwę, e, którzy e, mieli przyjemność być e, w Chile, że e, weszli tam wiem, do e, sklepu muzycznego, w którym nie, nie winyle same, a mnóstwo płyt, CD, w, w granicach 70, 80 dolków. Nie. Mówili, kurde, a my ostatnio się pozbyliśmy takiej kolekcji, a to trzeba trzymać, bo to no. może być. Nie no, naprawdę cenne. Więc Ale w, są jakieś pozytywy. Wiesz, wiesz, troszkę dążyłem z tym, że teraz bez sensu jest wydawać płytę. Teraz trzeba wydać singiel, za półtora miesiąca wydać drugi, za dwa miesiące wydać trzeci, potem wydać trzy kawałkową epkę, tak. za miesiąc wydać kolejny kawałek, za dwa miesiące wydać kolejny kawałek, i algorytmy wtedy zaczynają cię. Zasysać, tak, zacznę cię ale kiedy wypluwać. już masz tą epkę, albo kiedy już masz y, ten album cały, to tak, tu się pojawisz, tam się pojawisz, y, w no tak. jednej rozgłośni, w drugiej rozgłośni. Znaczy ja tylko to... powiedziałem, że to jest bez sensu, ale mam to absolutnie gdzieś i będę <laughs> robił album i będę wydawał album. Takie jest placzne. I, I mniej więcej już masz widzę tego, ile tam będzie numerów i, i czy wszystkie będą zachowane właśnie. Jest w tym to kliencie. płynne, jest to płynne, bo cały czas dochodzą jakieś nowe możliwości współpracy i, i poznawania ludzi, i możliwości. Robienia no i muszą rzeczy. być goście, na pewno będą jakieś goście, co? Hmm. Ale, no. no chciałbym, ale to, wiedzieć, to nie jest łatwe. Jakby, ja wiem, że to nie jest łatwe, Nie jest no, łatwe. Ale jest przekonać muzyka, żeby znalazł termin i żeby w ogóle, wiesz. Słuchaj, zrobili ludzie. Ale są. bardziej e, ma to być. E... Ale mówisz goście w sensie piosenkarze inni, czy. Tak, wokale. Okay. Jakieś takie, No jak. ja mciał. Ale bardziej coś rapowego, czy bardziej coś. No, popowego? był jeden temat rapowy, ale coś ostatnio ucichł, ale to też był temat z cyklu science fiction trochę, ale był. Okej, okay, czyli był rapowy. No, a co z popowym jakimś wokalem? Kurczę, no nie wiem, ja nie znam ludzi. Ja to nie lubię robić rzeczy z ludźmi, których nie znam. Więc jeszcze za mało. Za mało jestem wrzucony w to środowisko, żeby tak otwarcie poprosić. Ej słuchaj, nie chciałbyś nagrać ze mną kawałka. Ostatni tak miałem, o oh, Boże, cudowny moment z życia. Skończyłem na domówce i była tam niejaka Marcelina. Wtedy jej tego nie powiedziałem, ale to był totalny crash gdzieś 10 lat temu i Marcelina była taka cudowna. Karmelowej. No i tak. słuchaj, i był tam też Piotr Rogucki no i ona jak. mówi, dobra Rogut, zaśpiewajmy karmelowe. I okazało się, oh że to jest God. tak trudna piosenka do zagrania nie na gitarze. Ja że aż tyle mnie wtedy ominęło. No. I to okazało się, że to jest tak trudna piosenka do zagrania na gitarze, że trzech gitarzystów nie było i w stanie zagrać, bo to bicie jest tam bum 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 bu, bu. i oni nie potrafili po prostu tego zagrać, no i nic dobra. Machnęli ręką, nie grajmy tego. No i wyszli wszyscy z tego pokoju, mówię, słuchaj Marcina, to dawaj Akapela i zaśpiewałeś się z Marciną karmelowa kapella O mat. I mogą umierać. Twarzy. Znaczy nie, że. Nie, nie, nie. <grym> Dobrze to ty powiedziałeś. <grym> no, trzeba żartować. Zresztą ja tak podchodziłem do, do nowotworu z moim szefem, jakby szkoda, że nie zapisywałem tych żartów, które jakby latały w trakcie mojej chemioterapii. <grym> Mocne rzeczy tam latały. No dobra, no i co? No i te, no to znasz, już znasz teraz. Marceninę? Tak. No tak, ale poznajmy ją wtedy wiesz, no głupi, mi tak cześć. Nie wiem czy pamiętasz, ale tam śpiewaliśmy. Posłuchaj, po pierwsze. Słuchaj, ja, gdyby to ode mnie zależało, to ja bym jutro do niej jechał. Ja wiem. Wiesz, wynajmowałbym z... studio im z nią siadał i napisał piosenki, byłbym przeszczęśliwy, ale no niestety tak to nie działa. Pamiętaj, że festiwal, w którym weźmiesz udział, też może polegać trochę na poznawaniu nowych, ciekawych ludzi. Absolutnie. I to zawsze ci otwiera możliwości. To no teraz takie pytanie, czy ty stanie, wiesz, wiem, że to tak pod presją pewnie ciężko, ale na pewno pamiętasz jakiś festiwal, na którym byłeś i usłyszałeś kogoś po raz pierwszy, i ktoś właśnie był tym początkującym wtedy artystą, a teraz y, wypłynął i jest w topce w Polsce. Hmm. Albo na świecie, bo to też oczywiście mogą być y, międzynarodowe festiwale, ale każdy z nas ma, myślę, że każdy z nas ma kogoś takiego, albo w zasadzie każdy z nas z, z naszej hmm. dwójki. Kurczę że... ciężko w tym temacie, bo ja zawsze jak szedłem na koncert, to raczej to mocno selek dlatego, dlatego selektywnie podchodziłem. Ale festiwale do tego. są takie. Ale nawet że jak byłem na festiwalu, to jakimś... jednak szedłem na, wiesz, ja lubię sobie zrobić schedule, gdzie, na, na co iść, co mniej więcej kojarzę. No, twoja historia z taką jest dużo bardziej imponująca niż moja, ale ja też go usłyszałam po raz pierwszy na openerze, kiedy grał na małym tencie i, i hmm. też byłam taka zafascynowana. No to, to jest chyba najbardziej, wtedy. ale to nie jest koncertowa, to jest muzyczna, tak? To, jakby o tym mogę opowiedzieć, no bo to jest rzeczywiście chyba najbardziej imponujące. Tak, to była po prostu moja koncertowa. A no, wiem, że Twoja No Ja byłem, jest wiesz, to był jakiś grudzień, styczeń, yy, nie pamiętam, że 10 lat temu. I kolega mi podesłał. Ja go słyszałem już z, ze dwa lata wcześniej jako FV, czyli yy, nawijającego po angielsku. Na podbite MF Duma. I kumpel mi wysłał z Sternobrzega, gdzieś ich pozdrawiam z dziśka. Ty pamiętasz tego gościa, co zrobił Hitler w poszukiwaniu elektro i co nawijał po angielsku na bitach MF Duma? No, no pamiętam, no to nagrał epkę, nazywa się Trójkąt Warszawski Sprawdź sobie, nie? Ja byłem u dentysty wtedy w Sternobrzegu. I wyszedłem tego, od tego dentysty, czekałem na autobus i wrzuciłem na słuchawki, pewnie było wiesz, takie. Wow. O... No, mhm. wiesz, takie. Wow, nie w ogóle. Nie no, naprawdę. I założyłem wtedy, właśnie, słynny temat na ślizgu z błędem w ksywce takiego Hemingwaya. <laughs> e, no, i to był, to było to był niesamowite. Pamiętam, że. Nie wiem, czy ja mu to napisałem na Facebooku, czy powiedziałem mu to, że. To było bardzo śmieszne. Mówię, kurde, to jest tak dobre, panowie, w sensie do niego i do Rumaka. Jakby. To jest tak niesamowite w ogóle, to jest tak dobra płyta, że jestem w totalnym szoku. Szkoda, widzicie, szkoda, że żyjemy w takim kraju, że wy na tym nie zrobicie pieniędzy. A, dobrze, że <laughs> się mieliłeś tak, wtedy. Tak, to tak Hemingwaya. No. no ale to widzisz, no dobra, na no, koncertowo nie przychodzi nic takiego do głowy. Kurczę, ale zobacz, wiem. no potem yy, no, zrobiłeś super wywiad, z tego. Czyli a, gdzieś tam, tam super. te relacje. No ale to wiesz, no, deficytowy towarzysz że tak powiem, na rynku. Yy. Ostatni wywiad, którego tak. No mówi. więc właśnie, to już też o czymś y, mówi. Więc w taki sposób też y, te znajomości się tworzą, te relacje się rozwijają. Więc Odświeżyłem ten... ją w zeszłym roku. No, Zaznaczymy. bardzo słusznie. Czy to miał być ten rapowy gość? Okej. Okay. No, dobrze. No. Ale życie pokaże, co się wydarzy. Ja myślę, że życie już pokazało. Bardzo... Ja nie a... już w życiu nic nie zdziwię, więc jakby <laughs> no, przyjmuję dokładnie. to, co będzie. Jakby, wiesz, co będzie, to będzie. Po prostu, jakby... Będzie ok, będzie ok. Czyli w kwietniu mamy festiwal w Poznaniu. A czy jakieś plany jeszcze tutaj na Warszawę, może na Ternobrze? Słuchaj, tam też. Chciałem, chciałem w Ternobrzegu też, ale to już później. No, w Warszawie chciałem zagrać jakiś koncert, bo jednak no, mieszkam tu już 13 lat, 14, wow. I no, jednak mnóstwo znajomych mam tutaj, tak? Jakby więc. Myślę, że dużo ludzi nie przyjedzie do Poznania na, na ten koncert z Warszawy, w związku z tym, że to jest piątek, czyli zaraz w środowisku trzeba iść do roboty, mm -hmm. będą mieli mecze dokumentowane i tak dalej, i tak dalej. Więc chciałem zrobić taki koncert, żeby tutaj znajomi sobie po prostu przyszli i mogli, mogli zobaczyć. Słuchaj, to jest skoro... Ale też nie znajomi, niech przychodzą wszyscy, którzy chcą oczywiście. Dokładnie. Przyjaciele muzyki. Sam to powiedziałeś teraz, w naszym środowisku, w twoim środowisku, weekendy to praca. Komentujecie wtedy mecze, wtedy przede wszystkim są rozgrywane mecze. Trudne pytanie i oczywiście hipotetyczne, ale y, myślę, że dobrze się zestarzeje to pytanie, I za to trzymam oczywiście kciuki, że się będzie tak świetnie starzeć jak my. I, i co byś zrobił, gdyby okazało się, że świat muzyki staje teraz przed tobą otworem i no i po prostu, i nagle rozgłośnie radiowe cię pokochają, ludzie cię pokochają, yy, staniesz się popularny, no i będziesz musiał wybrać. I co wybierasz wtedy? Komentowanie meczów czy, czy koncerty w weekendy? Zależy, zależy od czego? No, z perspektyw biznesplanu. I... No a jakie są perspektywy planu w takim razie? W sensie, wiesz, no, jakby to, to brutalnie brzmi, ale no, jednak za coś trzeba żyć. Oczywiście. Ja wiem, że można, marzeń marze, nie włoży do garnka. Kiedy już stajesz przed takim wyborem, no to już znaczy, że jest to y, zajęcie profitowe. Tak, nie no, jeżeli, no, jeżeli doszedł do wniosku, że ma to sens, to tak, to już zdecydowanie... No to powiedzmy, że minimalnie Tym bardziej, że gorzej zakładam, że, finansowo no, byś wychodził na muzyce. Tak, to tak i muzyka. Muzyka. wiesz, jakby no, zakładam, że zawsze będę mógł wrócić do komentowania, tak. a być może już nie będę miał drugiej szansy, żeby, żeby z początkującego pofikać muzyka na pofikać na scenie, dokładnie. Ale to traktuję to trochę w kategorii science fiction, jakby nie zakładam już nic, jakby wiesz. Możemy taki, może być taki numer kiedyś też? Nie zakładam już nic? Nie zakładam już I nic. I to może być wszystko, to może być o nagości, a to może być o planach. Jeszcze co to o nagości, a to... Teraz... <grywdy> no. Nie pierwsze. <grywdy> Dużo więcej pomyślałam, tylko to akurat powiedziałam. E, dobra. <grywdy> Czekaj. <Dziś> nie <grywdy> zakładam już nic. Dokładnie. śpiał. O, proszę bardzo. Kurde, same... też, bo Ty z Michigan, ja od Gawlińskiego, coś tam. No. A ostatnio e powstała wspaniała wersja, ja nie nigdy nie byłem w Paryżu, bo... Ten kawałek się zaczyna od e, móc powiedzieć, że to ten mm -hmm, stan. Tak. I niestety na próbach Robert, mój basista, w sensie mój basista, że to brzmi, to wspaniały producent muzyczny, e, który swoją drogą grał na na basie, co jest też w ogóle głupią historią. Robert? Robert Krawczyk, pseudonim Dry School, czyli autor piosenek, chociażby Świadomy sen, Podsiadły i Sokoła, czy wielu piosenek Mroza z ostatnich płyt. Który grał mnie na basie? Bo po prostu nie gra na scenie, i po A, to co zagram sobie na basie? No jakby wiesz, to jest absurdalne z historii się dzieje w życiu. I on ostatnio ułożył piosenkę. Paryża niestety pod, jedzie pociąg z daleka, i jest móc powiedzieć, <laughs> że to ten stan. Także można, można różne wersje. Zrobić. Czy to rozumiem, że to się nie pojawi na festiwalu? Nie, ale jakbyśmy tak wyszli, wiesz, tam trzy minuty takiego intro klimatycznego, Pink Floyd i w ogóle jakiś to... synt i nagle móc powiedzieć i tam harmonika. To było śmieszne. Ale czy ty już na przykład masz w głowie w ogóle nie to chciałam zapytać teraz, ale to się pojawiło? Proszę. Jakieś na przykład pomysły na okładkę? Tak. To też są takie rzeczy, które trochę są szufladowane no, przez siebie. No, ja piszę ja w sobie cały czas pomysły, w sensie na wszystko. Ja na przykład, jak piszę teksty, to widzę, że inni mają inaczej, każdy ma jakiś swój tam schemat. Na przykład gadałem ostatnio ze znajomym, który jakby musi siąść i musi siedzieć i siedzieć i w ogóle wiesz, cyzelować i że wymusić siebie ten tekst. A ja mam tak, że po prostu Przychodzi magazynuję myśli, o. Ja wiem, o czym chcę napisać. Okay. Jakby mam temat w głowie, wiem o, czym, wiem o czym chcę nagrać piosenkę, jak znajdę w końcu odpowiednią odpowiedni melodię do tego i, i jakby odpowiedni vibe tej piosenki, kompozycji, to, to po prostu wiesz, pół godziny i to po prostu się wylewa. Nie? A miałeś kiedyś taką sytuację, że komentowałeś mecz, jest przerwa... A ty bierzesz kartkę i zapisujesz? Nie. Na cię na nie? To w notatniku, bardziej w iPhone. Y. Ale nie, okay. nie, nie, no, nie no dobra, mecz sorry, to, ja... wiesz, mecz to mecz. Nie no, to bardzo dobrze od Nie, nie, nie. Nie, nie. Mecz to, wiesz, to jednak skupiesz się na... Czyli pełne skupienie. Tak. No, trzeba, no. Mecz to jest, wiesz... Bardzo źle przyjść do pracy nieskoncentrowanym. Ale nie, ]em. to może być, to jedno nie wyklucza drugiego, może być full skoncentrowany, ale zainspirujecie coś, o czym nie. sobie pomyślisz. Na nie, nie pamiętam takiej sytuacji, ale okay. wiele razy coś mi wpadło no, do, do głowy. No dobra, i... to nie mecz, ale kto mi to mówił? Chyba Natalia Przybyła, że na przykład jej się zdarzyło w supermarkecie na Paragonie a, w ogóle, wyszła i od razu... Nie, no ja notatnik, notatnik. Mam dużo, dużo, cały czas... Zapisuję sobie coś. Czyli cały czas gdzieś jakieś sytuacje życiowe cię inspirują. Jesteś w stanie powiedzieć, jakie najbardziej, czy to w ogóle nie da się tego uporządkować? To może być wszystko. Nie, nie da się tego uporządkować, aczkolwiek no, 90-85% moich tekstów to jest jednak moje życie. Czasami w sprytny sposób ubierane tak, żeby ludzie sobie myśleli, a może to oni, a może nie. Że nie ubierzesz, jak to było. Już nie założę już nic. A, nie, to, nie, ale wiesz, chodzi, chodzi mi o to, że ja odkryłam bardzo dużo siebie w tych tekstach, ale staram się to jednak sprytnie maskować i żeby, niech, żeby ludzie sobie interpretowali to, jak chcą. Rozumiem. A tutaj telefonik. O! Dobra, muszę już, szybko. już Nie, nikt tylko patrzy, że która jest godzina. Ile gadamy? No, y, ponad 50 minut już też wiarę. Ja myślałam, z, że z 20 do 40. Nawet. Nie, spokojnie, spokojnie. To już czekaj, bo już muszę w takim razie zerknąć, żeby tutaj y, o, o niczym. Dobra, nowotwór. w eee. No <laughs> dokładnie. Nie, Raz, dwa, trzy. Do, tata, muzyka, choroba, y, y, komentowanie meczów. Dobra, to wszystko mamy odhaczone. Y, trasa poniekąd. Też, ale jeszcze o te inspiracje muzyczne chciałabym się ciebie zapytać, jako że Coldplay, no to już wszyscy wiemy, jest numerem jeden pewnie na twojej liście, przez to, że od tego się wszystko zaczęło. To może w takim razie połączenie trochę tych dwóch pasji, celowo to tak nazywam, nie dwóch prac na przykład. Mhm. Czy ty masz w swoim środowisku w Eleven na przykład takie bratnie dusze, z którymi możesz tę pasję muzyczną dzielić? Czy to jest raczej coś, co ty zawsze zabierasz do domu? Um, wiesz, co, ciężko chyba znaleźć aż takich tak powalonych ludzi na punkcie muzyki. W Eleven, jak ja, ale Jule Kowalski, mój serdeczny przyjaciel, jakby, on twierdzi, ja się nie znam na muzyce, ale on ma świetny głos muzyczny, jakby też. No teraz słuchaj, macie rzeczy. nowego, nowego starego kolegę. W no obecnie. i nie, no wiadomo, wiśnia, no to wiśnia, to wiśnia, no jakby oczywista sprawa, tak, wiśniaczek jest muzycznie jest bardzo wrażliwym i, i znakomitym kompanem do pójścia na koncert i porozmawiania o, o muzyce, no bo ma ogromną wrażliwość i nasze wrażliwości się absolutnie pokrywają. Polkość też przecież jest, jest, ma świetny gust muzyczny, tak więc futrak muzycznie to jest topka w tym kraju zdecydowanie. No i jeszcze, <gry> jeszcze ty w ogóle jesteś jak Avengersi muzyczni Może powinniśmy jakąś kapelę w, w ogóle no, ale przecież wiesz o tym, że ja ci mówiłem, że ty powinieneś nagrać kawałek. Oficjalnie to, to mówię. Mm. Maja Strzelczyk, tutaj obecna. Napisałem do niej, że przyjdę do niej z gitarą i nagramy kawałek. Tak, tak, tak. No i widzisz? I co? My strasznie głupi żart mi teraz przyszedł do głowy, kiedy to zrobię. To mi jest też. Bez sensu. Ty chyba to o tym samym mówiliśmy. Chyba tak, ale no. ja tutaj też obiecałam, że jak będzie 100 tysięcy subów, no. to zaśpiewam, ale jakby nie grozi. Mi to nie, nie, Na razie, więc jestem spokojna. Zrobię to na pewno, ale właśnie te, wtedy, ale z Tobą też oczywiście to jest z y, ustalone na pewno. No i dobra. To teraz tak. Jeżeli już powiedziałeś, że te teksty są o tobie, to co ty na moją interpretację, kiedy jak ich słucham, no to są o mnie, no bo tak zwykle hmm. słucha się muzyki, że są o tęsknocie. To jest chyba nie nostalgia, tęsknota to jest bardzo mocno przywijający się w moich tekstach. A za temat. czym tęsknisz? Nie wiem, właśnie. Ostatnio z kimś hmm. tym gadałem, że cały czas tam jest nostalgia, nie? Mnóstwo w tych tekstach. I tak się zacząłem zastanawiać. W sumie, jakby za czym ja tęsknię. No ale tu wiesz, to jest taka nostalgia na zasadzie taka prosta nostalgia, w sensie prostacka wręcz. Czyli no, kiedyś było fajnie, bo jednak nie było tylu zmartwień i nie było tylu. Kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej. To, nie, to też jest jedna z no, prawdziwych. No, w sensie wiesz, no, uważam, że dzieciaki w szkole powinny się uczyć, że. no, Macie najfajniejszy okres w życiu, a potem już dorosłość nie jest tak super w ogóle, że jest. Możesz to wszystko robić, pójść się, nawalić i zajarać trawkę. Ja nie to niestety tak na uważam. tym polega. Uważam właśnie, że ta świadomość, którą nabieramy yy, Oczywiście, z czasem, ale z drugiej strony właśnie pomaga nam właśnie przeżywać te fajne momenty. Ale masz takie chwile, że chciałabyś wrócić do Kolbuszowej i się Dzisiaj sobie, tak, bo jestem tego świadoma. skansenie. Przy skansenie yy, na murku przy Nilu. Oczywiście, że tak, na miejscówce tak zwanej, nie mogę zdradzić, gdzie to jest, ale było coś takiego. Yy, to jest jasne, tylko nie jestem pewna, czy wtedy doceniałam to tak jak doceniłabym nie. to teraz, kiedy do tego wracam yy, pamięcią, więc Dlatego wydaje, ja to doceniam i że... piszę o tym piosenki. Dokładnie, dokładnie o to mi chodzi. To jest oczywiście coś, co wszyscy odczuwamy, że tak naprawdę tęsknisz i nie wiesz, co się z tobą dzieje. A czy miałeś takie momenty, że wiedziałeś z kolei, że wow, jestem mega szczęśliwy? I czy wiesz, jakie to były chwile, że poczułeś tak, taki bezmiar szczęścia? Hmm. Nie, na no pewno, żeby nie było, że w ogóle nigdy w życiu Jasne. nie byłem szczęśliwy. Tylko w piosenkach jest mało o tym, jak to jest ekstra. No, co ci powiedzieć? No, już taki jestem. No. Jak PZ. Ojej. No to... <laughs> nie, no, jakby. Ja mam w ogóle problemy z przypominaniem sobie jakieś rzeczy ze swojego życia, więc może dlatego tak długo myślę, więc powiem, no ten moment nagrywania tych piosenek, tych pierwszych dwóch, te dwa dni w suchej Beskidzki, to było takie czyste, euforyczne szczęście, no, niesamowite, niesamowite przeżycie. Wiesz, świat był... wokół mógłby nie istnieć, jeśli liczył się tam ten moment. Nie, właśnie. dobrze, że istnieł, bo było tak pięknie w tej suchej Beskidzkiej, słońce, w ogóle góry, wiesz, no, cały był cudowny, więc tak, to był taki moment jakiegoś totalnego szczęścia. A masz yy, plany na pewno, a jakie masz marzenia? Jakie mam marzenia? Nic nie robić. Nic <laughs> nie mieć zmartwień. nie. Yy. Kurcze, marzenia. No, płytę. Myślę, że to jest marzenie do zrealizowania. Które zaraz będzie, tak? Mhm. Na pewno mam dużo marzeń muzycznych związanych z poszczególnymi postaciami i jakby byłoby super, gdyby to się udało, na przykład zrobić z kimś, z tym, z tamtym, z siamtym. A poza tym, mieć spokój, uśmiechać się, nie dostać drugi raz nowotworu i, i sobie żyć. Spokój to jest bardzo ważna rzecz, Nie doceniamy ciszy i w spokoju w naszym życiu. Masz jakieś swoje ulubione miejsce na ziemi? Ulubione miejsce na ziemi. Już wiemy, że nie jest to Paryż na pewno. Nie. <grym> mm. Ale mówisz takie jakby miasto zagraniczne? Czy Cokolwiek. W... Jak czy myślisz chodzi o sobie kanapę ulubione miejsce na ziemi, to myślisz co? To widzisz co? To nie musi być miejsce nawet, podejrzewam, że to pytanie wcale nie zawiera w sobie konieczności bycia tam. Nie mam, nie wiem, myślę o Ziemi. Nie, nie mam swojego ulubionego miejsca. A ja, lubisz podróżować? Tak, oczywiście, kocham. A Stany nie są y, takim ulubionym Nie, były do, do momentu, aż nie zacząłem tam jeździć. A, to jest, jest chyba i bardzo i... częste, wiesz, ze Stanami. Kiedyś tam a. mówiłem Boże, jak ja chciał mieszkać w Stanach, jak ja marzę mieszkać w Stanach Zjednoczonych. No ale potem pojechałem do Los Angeles, San Francisco, Chicago i trochę. Zmieniłem optykę, choć kocham Stany, uwielbiam do nich jeździć. Okej, okay, czyli dalej są Teksasie takim i... fajnym ym, wakacyjnym miejscem dla A. ciebie? Ale... Nie no, Stany są fascynujące. To jest tak porąbane miejsce. Jakby pełne sprzeczności i absurdów, że kocham to chłonąć. No, jest, jest w ogóle ciężko to opisać. No ale możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? No nie wiem, ja na przykład kocham takie, wiesz, historia, na zasadzie wchodzisz do Walmartu, i masz stanowisko w Teksasie, i masz stanowisko ze słuchawkami, stanowisko z głośnikami bezprzewodowymi, stanowisko z bronią. I wchodzisz sobie do Walmartu, możesz sobie wybrać słuchawki, kupić głośnik bezprzewodowy i Desert Eagle. nie? No jakby tylko w Stanach. No. To jest to jest... Tylko w Teksasie. A co kocha... za to kochałeś Stany, w takim razie, dlaczego o nich marzyłeś, zanim zacząłeś? No bo to jeździć? była taka wiesz Dreamland. No wiesz, no, my jesteśmy z Podkarpacia, kochane. No to... no. Lata 90. bombardowane były w Polsce przez Brusa Willisa, mm -hmm. Arnolda Schwarzeneggera, Sylwestra Stallona, filmy z Ameryki i chciałaś tam być. No. My się na tym wychowaliśmy przecież. Ale... Więc to był taki dziecięcy pewnie jakiś, wiesz, dziecięca łuda lepszego świata. A w takim razie masz jakieś plany wakacyjne? Takie najbliższe czy nie? Czy ty nie jesteś jakimś człowiekiem, który sobie lubi rozplanować rok, żeby zawrzeć na... w tym lubię, urlop? Lubię, ale na razie wiec... nie planuję. Na razie nie planuję... Hm. Co ja bym chciał zobaczyć? W Azji nigdy nie byłem wyobraź sobie. Więc no, Japonia byłaby takim pierwszym wyborem, zdecydowanie, ale to jest droga i dobrze musi być zaplanowana ta podróż. W związku z czym może kiedyś. Australia też, choć to jest jeszcze droższa i jeszcze bardziej do zaplanowania podróż. A tak z bliskich rzeczy o. Nigdy nie byłem w Wrocławiu. Więc wydaje mi się, że w tym roku już wypadałoby jednak przyjechać do Wrocławia. Iść. Nie byłem nigdy w Wrocławiu, to jest niepokojące. No, ja nie wiem, jak to się wydarzyło w sumie. Nigdy. Więc do Tomka Czechowskiego, do knajpy mam zaproszenie, bo poznałem go ostatnio, więc jest w końcu powód, żeby przyjechać do Wrocławiu. No nie, no, no to koniecznie. To już, to już powinieneś mi powiedzieć, że już za tydzień jadę. Dobrze. Dobra. Przerwa na kadrę jest. Bang. Proszę bardzo. No. To jest idealny czas, żeby dowiedzieć Wrocław. Będzie pięknie, słonecznie i ciepło. Tam jest zawsze nie, jest tak. parę stopni. Ja w ogóle nie, nie wiem, jak to się stało. Nigdy nie byłem w Wrocławiu, więc tak. Wrocław czekam na was. A czy jeszcze oglądasz, ale teraz w ogóle taka seria pytań przez ten <laughs> czas się kończy, oglądasz mecze dla przyjemności cały czas? Eee, tak, ale mimo wszystko największe emocje w mnie wciąż mecze taty i mecze Siarki Tarnobrzeg. No tak, ale raczej meczów Siarki Tarnobrzeg nie obejrzysz sobie z perspektywy no kanapy. No pewnie, jest na internecie w praktycznie każdym mecie. Naprawdę? Także no live? No pewnie. pewnie. No pewnie. Rany, Julek. No. Także tak, to są... I się wtedy dystrykt, Kto tam jest teraz największą gwiazdą w Sierce, Tarnobrzeg? Taki... Yy, taka perełka. Talent, który wypłynie na... Ekstra, ta Ekstraklasa się do nim dowie niedługo. <grym> Chyba nie. Chyba <grym> nie. Nie, no... no cięższej sytuacji jesteśmy, bo spadliśmy z drugiej ligi. To był beznadziejny sezon, w którym można było się de facto... utrzymać. No a spadliśmy do trzeciej ligi, w której jest Wieczysta, która nie awansowała w zeszłym roku, w związku z czym... Mm -hmm. No, Podobna tam sytuacja finansowa, Wrócić będzie ciężko. W tak, w Siarce i Wyższej tak, tak, zdecydowanie. Tak, tak. No więc szkoda, bo ta druga liga to jest takie, jakby uważam, miejsce, w którym Siarka by spokojnie mogła funkcjonować, więc szkoda tego spadku, bo teraz mam wrażenie, będzie ciężko się wygrzebać w najbliższych latach. Czyli jak ekstra klasa, to mecze Krakowi? Na razie tak. Na razie tak Na razie i tak. zobaczymy, co później będzie z tatą, ale no to jest, wiesz, jakieś takie no, przyzwyczajenie, że emocjonowanie Oczywiście. się meczami, meczami taty... Nie, ma, nie, nie odczuwam już takich emocji przy innych meczach, no bo gdzieś też wstępiłem w sobie to jakieś... Jakiś... Zresztą ja nigdy nie miałem sympatii. Ja byłem kiedyś kibicem Bayernu, ale mi mm -hmm. przeszło, jak miałem 15 lat. Aha, czyli... Ja nie miałem nie... nigdy żadnej drużyny, której kibicowałem. Znaczy, wiesz, według internautów byłem już kibicem każdej drużyny, jak wiesz... Tak Oczywiście. Ale, nie ale nie ja nigdy nie miałem drużyny w Anglii, której kibicowałem, drużyny, nie wiem, w Niemczech, której kibicowałem, no oprócz Bayernu, ale to mi przeszło. Więc ja jestem kibicem Siarki Tarnobrzeg mam absolutny spokój i komentuję bez żadnych krzywych emocji. No, ale słusznym jest stwierdzenie, że ta włoska liga jest ci najbliższa, czy raczej powiedziałbyś, że angielska, czy może teraz jednak powiedziałbyś, że hiszpańska? Wiesz, włoska, nie, hiszpańska. Absolutnie nie. Myślałam, że ci się może zmieniło, wiesz. Mm -hmm. e, włoska... No takie... Nie, nie, strasznie lubię hiszpański piłk. Nie wiem. Ta... ta... Ta beznadziejna rywalizacja Realu i Barcelony z tymi, dobrze, z tymi no, wojnami e, w Dobrze, dobrze, jakie lubisz. E, dobra, triggeruje. jakie lubisz? Przepraszam, jeszcze raz. Włoska, byś... Włoska. Włoska. komentuję najwięcej Włoski. Zawsze kocham no Włoską Ligę. Jasne, kocham tak. Włochy, mimo ich wszystkich wad i przywar. I, I Włoska Liga jest super. Jest śmieszna. Ma... Klimatyczna, na pewno. I ma też, ma stare stadiony, A starych zawodników. Nie. Muszę się nauczyć w końcu. Rozumiem dużo. I ale... to jest Twój plan też. O, dobrze, nauczyć się po włosku. I zaśpiewasz wyważam. po włosku? Coś? Znaczy, już tam się coś pojawia. Y... Nie no, włosk jest przepięknym językiem do śpiewania. Bo no, się. w ogóle jak się mówi, to się śpiewa nie, po włosku. No, Piękny przepiękny język. Uwielbią to... włoską muzykę. Uwielbią włoską muzykę, absolutnie. Ale zdarzało Ci się na przykład coś napisać po angielsku, czy zawsze po polsku? Nie, nie, uważam, to bez sensu. Może kiedyś, ale jakby, no kurczę, no, Nie, ale śpiewasz wiesz, to, do świadczy, Polaków. to świadczy o tym, że masz y, łatwość y, posługiwania się słowem. Bo... Nie, kiedyś napisałem, jedną rzecz w angielsku, ale to było słowo oh Jezus, z 9 lat temu. Bo z tego co ja. Ja postrzegam to tak, jak rozmawiam z, z artystami, że po tym angielsku było im na pewnym etapie łatwiej pisać. Tak. To jest łatwiejszy język do pisania. Polski jest bardzo trudnym językiem do pisania, ale tym bardziej właśnie. Chciałbym pisać po polsku, Ale bo to jest takie wyzwanie. Ale że ktoś coś dla ciebie by skomponował, albo ktoś by dla ciebie napisał tekst, czy nie? Absolutnie. Absolutnie nie, czy absolutnie, absolutnie tak? tak, tak. No Jeżeli ja bym się z tym utożsamił i jakby uznałbym, że to jest tekst, który do mnie pasuje, czy kompozycja, który pewnie, że tak. No zapraszam, wiesz, ja już, mi się kończą powoli możliwości. Mi się na... kończą akordy, które znam. Daj spokój, ja już potrzebuję ludzi. A czy ty jeszcze chodzisz y, do ulubionej, czy już nie? Tak, czasami. Ostatnio rzadko, ale to jakoś tak po prostu wyszło. Ale raczej tak. muzyków tam ciężko uświadczyć, prawda? A jak? Ja Są? to śpiewałem tak? przecież tysiąc, tysiąc razy, tam jam session były kiedyś. No, ty, to, że ty, to wiem, ale tak, żeby na przykład poznać kogoś do jakiegoś fitciku, to raczej no nie, nie No nie, dlatego teraz środy w <laughs> środy w spatyfie, I to jest to, co chciałam z ciebie wydusić. czym zmienił się Tomek przede wszystkim Chodzi do na przestrzeni lat? Ulubioną Zamienił nas spacer. Ale nie, bo to wyjdzie, że ja z ulubioną, mam jakąś kosę, kocham to miejsce i nie, zawsze się no będę oczywiście. kochał. Pracowałem tam jako barman, więc zawsze... A to było jedyne miejsce, w którym pracowałeś jako barman? Tak, 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 tak. Ja w ogóle co? Ja pracowałem w radiu w Tarnobrzegu. Ale tak normalnie za pieniądze? No tak. Jak mhm. miałem 16 lat, moja droga, to zaczęliśmy audycję. Proszę I to, to, był taki co to początek, była za audycję? Sportowa Sportowa. W Niedziela Sportowa niedziela. Liwa. Okay. <laughs> po prostu. <laughs> po prostu. Okay. I dzwoniliśmy do klubów B-klasy i klasy i dowiedzieć się, jakie były wyniki meczów. Siedzałaś od 14 w niedzielę i do Ale my to znaczy kto jeszcze. Ja i Michał Spasiuk, taki kolega z Tarnobrzega, z którym mieliśmy te audycję. A który co teraz robi? E, ma kancelarię chyba. Okej. Okay. Jest okay. 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 prawnikiem, okay. okay. prawnikiem, I dzwoniliśmy do na przykład Francesco Jelnej. Pamiętasz Francesco Jelna, taki klub? Gdzieś przyjeżdżowym był. Wiem, że był. No właśnie, no i... ale nie, nie. nie. I znowu się tam dzwonimy. Dzień dobry, jaki wynik? No, nie, dalej, przegraliśmy. Nie, ja to bardziej, będę jakiś huragan przed burz Trotyl za O, A to już twoje strony. To, to oczywiście, no A jakie mam ze strony wspominać? A co w Kulbuszowej? Korbuszowej, nie byłam dawno. Wybieram się dopiero na święta, więc niezwłocznie znam ci relacje, jak tam się wszystko ma. No ale wiesz, wydaje mi się, że Korbuszowa teraz jest bardzo popularnym miejscem, prawda? 1670 zostało nagrane na tamtejszym skansenie. Ale nie było tam dużo scen chyba granych. Moim zdaniem bardzo dużo scen było tam granych. Tak? Ale oglądałaś tę całość. I rzeczywiście tam dużo było? No To co grał ten skansen? No, jak to, no to, no całą tą tę te, te, te wieści. Cała ta wieś to jest skansem kulbuszowym. Tam się pojawiają takie momenty. No właśnie, gdzie się wydawało, że, że tam chata jedna kolbuszowej, kolbuszowej, była taka. ale no tam na przykład jest taki zamek i też zastanawialiśmy się właśnie w domu, yy, gdzie gdzie ten zamek leżał rzeczywiście w świecie rzeczywistym. Ale no tutaj proszę zasług Kolbuszowej Super. nie Długo nie się broniłem przed tym serialem, bo włączyłem pierwszy odcinek i wiesz, że mega często to słyszę połowę, i nie jestem w stanie połowę tego obejrzałem czy... i tak mówię: "Okej, okay, ale mm, mm, nie. Mm, mm, mm. Ale potrzebowałem po prostu dobrego anturażu do tego, żeby usiąść i zobaczyć. Rozumiem. Roz I było bardzo śmiesznie, było bardzo śmiesznie. Ja bez tego no, niektóre żarty anturażu... są tak za bardzo oczywiste, jakby ja lubię albo jakieś niedopowiedzenia, albo jednak totalną abstrakcję i wiesz, takie żarty na zasadzie najsłynniejszy Jan Paweł w historii Polski, to jest taki już in your face, albo ojciec żmija, no takie, no dobra, no wiem, że żmijeski, no takie, ale są tam wybitne żarty, nie? Są tam absolutnie wybitne ale no właśnie żarty. To są bardziej takie symbole niż żarty, a żarty są, takie, no nie wiem, ja po prostu... Obejrzałam to tak dwa razy z rzędu, potem jeszcze trzeci raz mówię: A dupnę sobie tak jeszcze na, na dokładkę. Ja może powrócę, no może gdzieś powrócę. Jest kilka żartów absolutnie wybitnych. Nie? No, no, moim ulubionym żartem z tego serialu jest, jest ten chłop, który orał pole swoim teściem, a na zebraniu przed skoniem. No, jakby to, jest, to jest właśnie żart mojego. To jest mój żart, to jest moje poczucie humoru. To jest tak głupie, że aż śmieszne. Pozdrawiamy no. <laughs> przede wszystkim Kolbuszową, oczywiście wszystkich teściów, wszystkie. Tak. Konie, poz... Konin też Konin. tak naprawdę można pozdrowić. Słuchaj Tomeczku. Yy, musimy już kończyć? Tak, musimy... Chyba, że chciałbyś y, jeszcze o czymś porozmawiać. Kiedy piosenkę nagrasz? No jak będzie 100 tysięcy słów. Nie ma co czekać. Yy, no to przecież się porozmawiam. No, no, no. <laughs> Mówię, bo ja nie mogę takich deklaracji A to no, tutaj Właśnie dawać? musisz. Do końca roku można grać piosenkę. Dobra. Ale nie sama. Mamy to! No ja wiesz ile ja miałam takich Słuchaj, rzeczy? Słuchaj kochana, do, wczoraj, do wczoraj z kimś o tym gadałem. Bo właśnie gadaliśmy o tobie i a propos twojego nagrywania piosenek. Mhm. Masz trochę więcej znajomości w tym środowisku i możliwości nagrania piosenek. Ale ja mam też... Korzystaj to! świadomość, że właśnie już ja tutaj... Eee. Nie, nie Już lepiej, żebym się zajęła rzeczami, które naprawdę... A co się stanie? Jak nagrasz? No, no nic. Będziesz miała super pamiątkę. To też prawda. Znaczy no, już no. mam tutaj nagrywane jakieś rzeczy, ale nie swoje oczywiście, wiesz. To... Swoje, swoje swoje. Zrobimy bądź. to najlepiej. E, masz poczucie, że któregoś z tematów nie wypełniliśmy, albo na przykład chciałbyś się czy czymś takim. Zastanawiałem się, kulentą, o co będziesz było... pytać. Podzielić? No, nie, no, wszystko odhaczone. Now otwór, muzyczka Eleven. i lewem. I tak, i, i zawód, Wiśnia. No i tak naprawdę też y, wiemy, co jest dla najważniejsze, bo z tej rozmowy wyszło, że to jednak muzyczka. Spokój i poszukiwanie szczęścia. Oczywiście, ale mówię tak bardziej zawodowo, gdybyś mógł się im... Nie, no na pewno, ale zawodowo. to jest wiesz, to jest trochę. No... Jezu, wiem coś. Absurdalne coś marzenie, zapytać, no. Czego ty słuchasz dzisiaj? To mnie bardzo czego interesuje. Ja czego tak. dzisiaj? Eee, o, ja jestem wszystkiego słucham. Wszystkiego słuchasz? A jakbyś sklasyfikował swoją muzykę? O to też zapomniałem w ogóle zapytać. A to jest bardzo ciekawy temat, bo jako dzisiaj s... bardzo trudno uzyskać taką jednoznaczną odpowiedź zawsze na to pytanie. Tak, bo to jest. I co grasz? Mhm. Jakie jak grasz piosenki? Tak, co, tak nie. Nie wiem. Y, smutne, nastrojowe, nostalgiczne, indie, popowo rokowe granie. Indie, popowo rokowe granie. Nie wiem. Tak wymyśliłem teraz. Spoko. Nie wiem, czy to się sprzeda, ale... Zajmijcie. Dobra. <noise> Brzmi dobrze. Muszę opisać na Spotify. A słuchasz wszystkiego, łącznie na przykład z polskim rapem? Polskiego rapu coraz mniej, okay. ale czasami absolutnie znajdę rzeczy, które mnie zachwycą i, i jakby wtedy, jak... Wtedy katuję. No, w ostatnich latach zdecydowanie najczęściej katowałem Belmądziaka, który uważam jest. Tak, to już mówiłeś, że to jest poetą, tożskową Mam nadzieję, że. A czy on się już, już znalazłeś z nim jakiś kontakt? Tak, ale on nie znalazł kontaktu, wiesz, z rzeczywistością mhm. i mam nadzieję, że sobie wszystko ułoży. i i będzie, będzie z nim dobrze, bo, no, bo uważam, że to jest absolutny poeta. Nie? Jakby on żył w latach 40. i 50., to by siedział na wódce wiesz, z Trymandem i by debatowali razem. No. To, okay, jest wybite, tak. wybitna tekstowo, to jest wybitna nieb postać tekstowa. To jest niebywałe. Ma taki kawałek. E, po prostu skomplikowana postać. Ma taki nie? kawałek te tereny o swoim dzieciństwie, i tam na końcu jest e, bo to on się wychował przy porcie w Gdyni, i tam jest wers. E, Wychował mnie te tereny, kontenery, elewatory, opuszczone tory oraz torfy. I tam jest coś tam, trade, train, trade i łomoty. Przeciwmgielny buczek podczas Słoty. Starek, jak ja to usłyszałem pierwszy raz, to mówił. buczek podczas Słoty. I tak się kończy, kończy ten kawałek i wtedy zrozumiałem, że jak to ganiusz. Nie? No to jest, dobra, to jest smutna historia generalnie. Smutna, mam nadzieję, że z tego wyjdzie, no jakby wiesz, no, z narkotyków da się wyjść. Oczywiście, ze wszystkiego się da wyjść. Pewnie, na to że jesteś tak, dowodem. absolutnie. Na, na pewno. A fakt, że ty tworzysz indie popowo-rockowe, smutne, no, smutne, nostalgiczne piosenki, to też takich słuchasz, czy właśnie, bo wiesz, bo to też jest różne. Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Różnie, no kurczę, no wiesz, miałem taki dzień, że słuchałem 38 razy. A masz playlistę? Z na przykład jakimś Spotifierzem tak no, ulubione? No. Bardzo. Pokaż. Wezmę sobie tak y, losowo, dobra? Parę numerów. Dziękuję bardzo. Już mocne okay. wejście jest ostatnie dodany. Okej, okay. <laughs> Nie przypomniałem sobie o tym kawałku, po prostu go dodałem. O, to jest. To, to jest in to, My Sobriety. To super i jeszcze to wrzuciłeś, prawda? Bo ja sobie możliwe, też go włączyłam wczoraj podejrzewam, dlatego że. Był u Ciebie Myślę, na Insta. Insta stories. Karmelowe, też świeże dodane. No musiałem dodać. Jest, Proszę bardzo, dokładnie. Tak. Do morza, chłodno. O proszę, to są muchy. Jest skubas o, bardzo fajna płyta. Mm, bardzo, fajna płyta bardzo, bardzo smutna płyta, płyta, ale to jest absolutnie moja, moja stylistyka. Royal Otis, fajny zespół z Australii, który ostatnio słucham. No, duże Spice, style. <laughs> Spice Style. No kurczę. Choć Spice I Style zaczyna mnie trochę rozczarowywać, natomiast y, Gangi to jest najlepszy refren w historii polskiego rapu. No, jakby... Edit Piach też jest. Proszę Co? Pamięta. No, masz Edit Piach. To może z freshman z Polska jakieś zapisałem Coś, sobie. No, zdaje się tak. Się tak się style gangi. Mm -hmm. Kiedyś skinhedzi punki, Dzisiaj futbolowe gangi. Gdyby u nas były klamki, nie istniałoby pojęcie przyrost naturalny. To jest stara iskra proszę, od Boga napisać i nagle takie wersy. Sol, to w ogóle rewelacja jest. uważam. No ja słucham wielu rzeczy, no jak widzisz. Sunbird, no to wiadomo. A to są, wiesz, to są polubione rzeczy, o ja wiem, których ja wiem. nie zapomniał o nich, więc takich rzeczy, o których pamiętam i słucham jest zdecydowanie więcej na spółki. Pierwiastek z trzech. Jeszcze kogo ostatnio dużo słuchałem? Harry'ego Stylesa na przykład. Mm. Wybitna postać. Byłam ostatnio na koncercie. A, A nienawidzę cię. Znaczy, no nie ostatnio, to już było jakiś czas. ale... Warszawy? Mhm. Dobra, o, ale się teraz wkrętka, dobra, i takie teraz Nasi widzowie jest na pewno są zadowoleni. Patrząc jest na Jest jak. Byłam w na, przy... na... na... orężu chyba prawda. Ale jakby grali w Berlinie, byłam. Jak? No, Petarda, super. Chociaż strasznie było gorąco, nic nie widziałam, ale tak byłam zachwycona. Strasznie było gorąco, nic nie widziałam. Tak. Sami sobie, sami sobie odpowiedzcie, co powoduje takie reakcje organizmu. <noise> <laughs> Proszę, weź ten telefon, już byłeś grzeczniejszy, jak miałeś go przy sobie. Jednak to bardzo. I gypsy and the Acid Queen. Jest, Gypsy. Wspaniałe o, wspaniałe. Luna, wspaniałe. Luna. Pierwszy utwór Gypsy, który ja, w którym ja się zakochałam, no. to był. Y... Aha, tylko teraz, że mnie. Wilk chyba się nazywał. Super postać, chciałam go poznać, musisz to zaaranżować. Y, y, słuchaj, Gypsy, zwany też workiem, y, aczkolwiek ostatnio upodobał sobie. Y, Taki nickname jak Piorun. I już coraz rzadziej słyszy się nawoływanie worek. Teraz tylko. Kocham mm -hmm. Myślę, że jego też byś pokochał jest to bardzo proste. Gipsjan Acid Queen. Polecam tak. na Instagramie. Gipsy. Dobra, dobra postać. Wspaniały człowiek, naprawdę. Podobnie zresztą jak Tomek. Bardzo Ci dziękuję, że dziękuję. przyjemność Czas. Ile? ile Mam nadzieję, że. No. Godzinka 15. Ale no i tak, to i tak super się zdyscyplinowaliśmy. Ja wiem, że tutaj były dłuższe rozmowy, ale po prostu e, wolę zawsze, żeby był niedosyt e, niż żeby był oczywiście. Dosyt. Bardzo dziękuję i u, u, chcieliśmy też podziękować Łukiemu, który tam cały czas e, za tymi kamerami się przewija, za pyszną kawkę, którą Tomek wypił już półtorej godziny temu, a ja cały czas ją popijam, Przepyszne. ponieważ Przepyszna jestem wolny pijaczem. kawka. Brazylijska kawa Podkarpacka Polskie Rozmowa. ziarno. Podkarpacka Rozmowa. Polski ziarno z Brazylii to było. Tak, i Podkarpacka Rozmowa. Dziękujemy, pozdrawiamy. Przyjemność was. mają. Bardzo serdecznie, ogromna. Dziękuję ci bardzo. I trzymam kciuki oczywiście. Będę śledzić twoją karierę muzyczną. Zapraszam na koncert Next Festival 18-20 kwietnia. Poznań, Zieliński. Ja też liczę. A czego nie powiedziałem, kto gra ze mną? Bo mieliśmy no Stefan Czerwiński ja się... muchy, wspaniała postać. Na basie Robert dryskull krawczyk. Na perkusji Artur Hołowiecki, który gra między innymi z Katją i Zespołem Niemoc, i Olga, moja znajoma, która będzie też debiutować na scenie, będzie podśpiewać, grać na akustycznej gitarze i na pianinie, taką piękną Czyli drużynę. Czyli będziesz miał chórki takie troszkę. Tadę. Ale super! No właśnie tego mi troszkę brakowało. To ekstra. To tak, ekstra. Będzie będzie. Także pozdrawiam ich cieszyma. wszystkich, jeżeli oglądają. Mocny Fajna skład. ekipa, zapraszam na koncert. Mocny skład, mam nadzieję, że zobaczymy I niedługo dwie skład. piosenki wypuszczane będą. Więc też czekajcie. Na Spotify. Tak, wszędzie. Świetnie, Spotify wszędzie Tidal. będą. Czekamy na, no, też na koncerty w innych miastach. Ja oczywiście w Warszawie, bo to będzie pewnie najłatwiejsze do oglądania. Wakacje, wakacje. Ale trzymam kciuki, no i, i wszystkich fanów Tomka, komentatora, yy, muszę zmartwić, bo jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to już nie będzie komentarza. No, ja, science fiction, science fiction. Ale zadałeś pytanie, to odpowiedziałem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To są właśnie marzenia i yy, bezkres możliwości. Jeszcze, dziękuję.